23 marca 2024, ulica Chałupnika w Krakowie. Jesteśmy dzisiaj na spotkaniu Wieczysta Avia Świdnik, a więc mecz zapowiadający się arcyciekawy. Spotkanie o wszystko, można powiedzieć. 9 punktów przewagi Wieczystej nad Avią Świdnik. No i dzisiaj zobaczymy, czy Avia rzuci się w pogoń za drużyną trenera Sławomira Peszki, czy wygra to spotkanie i jeszcze będą jakieś szanse na to, by powalczyć o awans. Ja tutaj jestem przed stadionem, aby Wam coś nieco pokazać, jak to wygląda dla tych, którzy nie byli jeszcze na stadionie Wieczystej. Tutaj remonty, bloki, no tak to wygląda. Jest to wciśnięty stadion pomiędzy właśnie zabudowania. O tym jeszcze więcej Wam opowiem za chwilę, gdy będę pokazywał budynek klubowy. Jest naprawdę ciepło. Dzisiaj ubrałem się dość zimowo. A mamy 17-18 stopni, także naprawdę jest ciepło, warunki wymarzone do grania. No może oprócz tego, że mecz o 12, bo to zdecydowanie nie jest moja pora. Ale chodźcie, lecimy tam, zobaczymy trochę klubu. Nie zapomnijcie o łapkach w górę, także subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i cóż, zapraszam Was, lecimy. Jest z nami trener Avii Świdnik, Łukasz Mierzejewski. Witam Panie trenerze, jakie nastawienie przed tym spotkaniem? Przy każdym bojowo wiemy, gdzie przyszliśmy, zdajemy sobie sprawę z potencjału Wieczystej, ale patrzymy i podchodzimy pozytywnie do tego meczu. Z Wieczystą jeszcze nie przegraliśmy, także można ich pokonać i z takim nastawieniem przyjechaliśmy do Krakowa. A czuć tutaj już w drużynie u Pana, że to jest taki mecz by o być albo nie być, że doskoczycie do tej Wieczystej na 6 punktów albo już tutaj będzie pozamiatane? Jak Wy do tego podchodzicie? Oczywiście zdajemy sobie sprawę, no, każdy patrzy w tabelę i wiemy, jak zaczęliśmy tę rundę wiosenną. Także tutaj na pewno przyjechaliśmy tylko po komplet punktów, bo przegrana już jakby ta różnica punktowa będzie duża. Jeszcze tylko o Patryka Małeckiego zapytam. On dzisiaj nie ma go, tak? Jak to wpływa na zespół? Duża strata chyba, nie? No wiadomo, że Patryk jest piłkarzem o dużej jakości i pokazał to w pierwszej rundzie, że te statystyki u niego były dobre i na pewno brakuje, no ale taka nasza rola, że musimy z tych zawodników, którzy są, no i przygotować jak najlepiej do meczu. No to powodzenia trenerze i chyba dla wszystkich byłoby lepiej, żeby Avia dzisiaj zgarnęła komplet punktów, żeby ten wyścig jeszcze trwał. Dziękuję. O drugą ligę. Dziękuję. Naprawdę przyjemna pogoda nam się robi tutaj, trochę już, nawet nie trochę, a bardzo wiosenna. Ja jestem teraz przed budynkiem głównym Wieczystej. Tam sobie zajrzymy po meczu, tak się dogadałem, ponieważ jest spora zamotka tutaj, wiadomo. Mecz rundy, odprawa i tak dalej, więc tutaj zobaczymy to wszystko w okolicach konferencji pomeczowej. Będzie można się rozejrzeć po klubie, także na spokojnie sobie to zrobimy. A teraz cóż, no idę zobaczyć sklepik, idę zobaczyć strefę gastronomiczną i zobaczymy na rozgrzewkę obydwu drużyn. Tutaj za mną ten parking w tym momencie jest mocno poszerzony. Swego czasu tutaj było dużo mniej miejsca. Ciekawe, no pewnie już to jest pod kątem tego nowego stadionu. Cześć! Pod kątem nowego stadionu, zwiększonej pojemności. Także na pewno tutaj coraz mocniej się przygotowują do tego, by po prostu zagościły tutaj tłumy. Lecimy zobaczyć strefę gastronomiczną i sklepik. A tutaj taki przyjemny, nie wiem jak to nazwać, ogródek, takie miejsce do odpoczynku. To jest w sumie poza obszarem stadionu, ale jeżeli ktoś, no powiedzmy, przychodzi sobie na mecz z dzieckiem, czy też, nie wiem, po prostu pochillować, no to tutaj można sobie usiąść. Tam wejście jest z drugiej strony, a tutaj już mamy sklepik klubowy, także pójdziemy zobaczyć, co tam można dostać. Tam dalej jest strefa, w której mogą żona coś zjeść i też dzieci się bawią, także też tam na pewno zajrzymy. Nie, 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 nie
obserwatorzy tego spotkania, tutaj chillerka przed meczem. Panowie, jakie nastroje, komu kibicujecie? Jak Gięta, co powiecie ciekawego? Gięta rewelacja, jak zwykle. Komu kibicujemy, jeszcze nie wiemy, bo kolega tutaj w barwach Avi chyba przyszedł dzisiaj, wyjazdowych. A poza tym Łukasz Pietras nie jest w wyjściowej jedenastce, a my raczej kibicami Łukasza. Aha, rozumiem. Jak to specjalnie dla Gięta. Słuchaj, wieczysta i godzina 12 to zawsze sprawdzony pomysł na śniadanko, także koniecznie musicie tutaj zajrzeć i wpaść na godzinę 12 na wieczystą, a dzisiaj jest wyjątkowa okazja. 12 godzina i mecz na szczycie. Poziom wypieczenia odpowiedni? Jak no tutaj... elegancko. Dobrze, jednak tak? Gwiazdka Michelin jest na pewno. Okej, dobra. Jak w ogóle panowie oceniacie ten projekt wieczystej? Jak sami mówicie, tutaj można całkiem przyjemnie sobie spędzić czas, na przykład po imprezie przyjść albo coś wychillować. Jak to oceniacie? No właśnie tu jest najlepsze, że my odpuszczamy imprezę, żeby być na wieczystą. Aha, rozumiem. To jest to. Już z afteru bezpośrednio tutaj na mecz. O, właśnie, wyjąłeś nam to z ust. W czwartek wyszliśmy na AGH, no i jesteśmy teraz. To jest, w tym samym outfitie. Jaki wynik dzisiaj typujecie? 4-1 dla wieczysty. Tak, 3-0, 3-0 dla ja 3-1 obstawiam. 3-1, no to zobaczymy panowie. Smacznego piwerka, miłego meczyku, no i co, pozdrawiam. Kocham cię, Łukasz. Panowie Jacek i Leszek, kibice wieczystej. Panowie, jakie nastawienie przed spotkaniem? Jak typujecie, że może przebiegać to spotkanie? Nastawienie jest fantastyczne. Jesteśmy przekonani co do umiejętności i zaangażowania naszej drużyny. Stawiamy na wynik 3-0. Przynajmniej ja. Kolega to nie wie. Kolega Leszek? Myślę, że wieczysta powinna ten mecz wygrać, aczkolwiek jest pewien problem, dlatego że Avia jest na drugim miejscu. To jest też dobra drużyna i Może być się kręcić to wszystko koło remisu, ale jesteśmy za swoją drużyną i oby wygrali i oby mieli 12 punktów przewagi. Panowie, jak oceniacie w ogóle ten projekt? Czym dla was jest wieczysta? Jak oceniacie tutaj wzrost tego projektu na przestrzeni lat? I jakie predykcje? Czy ta wieczysta będzie w końcu w Ekstraklasie, czy nie? Tak, cały czas śledzimy postępy, progres, jeżeli chodzi o tutaj pracę nad rozwojem wieczystej, nad pójściem w kierunku pierwszej ligi na razie. Mamy nadzieję na Ekstraklasę i oceniamy to bardzo pozytywnie. Trzymamy kciuki, czekamy na rezultaty. No to tego wam życzę. Ja też oceniam bardzo pozytywnie, czekamy na rozbudowę tego obiektu. Bo prezes powiedział, że tak będzie, że nakłady są. No i jesteśmy, że tak powiem, zgodni tutaj z kolegą, że w tym roku, w tym sezonie wieczysta awansuje do pierwszej ligi. Dziękuję panowie bardzo. Lecę dalej pokazywać tutaj kibiców i stadion, że tak powiem, i rozgrzewkę. Dzięki. Dziękujemy. Dzięki. Dobrze, można pokazać tutaj catering, jakie są możliwości. Ale tu, no nie powiem, ta Gięta to wygląda znakomicie. Jaka cena takiej zabawy? 19. 19? Z jakimś dodatkiem, tak? Tak, oczywiście. Ketchup, musztarda, chlebuś. Aha, czyli jest popyt na to? Tak jest. Nieduży, tak? Dobra, piweczko tutaj też lane. Pokażmy, nie ma lichy. Tak. Jaki koszt? 10 zł. No to... Nie ma tragedii. Do przeżycia, pewnie, że tak. Podczas takiej pogody dzisiaj to ze 4-5... 30 zł. Można nie wrócić na obiad. Dobra, lecimy pokazać rozgrzewkę. Dużo miejsca, stolików na pewno nie brakuje. Tutaj powiedzmy, że strefa tojtojów. No i tutaj jest ten blaszak z gastronomią. No i cóż, idziemy do strefy dla dzieci. Zobaczymy, co tam się dzieje już potem bezpośrednio na boisko. Jeszcze zapomniałem wam nadmienić, że no chciałem porozmawiać z paniami w sklepie, zapytać się, jaki popyt na pamiątki, koszulki i gadżety wieczystej, no ale panie niestety miały dużo pracy, to po pierwsze, bo byli nawet goście z zagranicy, a po drugie niezbyt chciały się wypowiadać do kamery. No więc uszanujemy to i lecimy dalej. Przy strefie dla najmłodszych, wata cukrowa, kocyki, malowanie buzi, tutaj pani kręci balony. Proszę, jaka piękna manufaktura, można powiedzieć. No i super, że jest coś dla dzieci. Może pani coś powiedzieć? Duże zainteresowanie jest w trakcie spotkań? Jak się zacznie, mebrum tutaj czyste szaleństwo. O kurczę. Na przerwie będziemy szaleć z bańkami. Myślę, że się rozbudzają takie dobre skojarzenia dzieci ze sportem, bo my tutaj jesteśmy na każdym meczu. Mhm. Część dzieci już znamy.
chętnie do nas dołączają, rodzice mają troszkę luzu, mogą sobie pooglądać mecz w tym czasie. Dzieci też jednocześnie się przez to interesują, też co się dzieje. Może też przychodzi dzieci, które chodzą do szkółki piłkarskiej powiązanej właśnie z Wieczystą. Więc jest bardzo fajna rodzinna atmosfera, taka idealna na sobotę. No to super. No to super. To miłego sobotniego popołudnia wczesnego i dużej ilości dzieci do zabawy życzę. Pozdrawiam. Wygląda tutaj z drugiej strony, za boiskiem. Tutaj powiem szczerze, jako gówniarz miałem taki epizod, że trenowałem przez 2 tygodnie w Wieczystej. Na tym boisku właśnie trawiastym grałem jeden ze sparingów. No i w kontekście budowy nowego stadionu na pewno jest to tutaj jakoś do przeorganizowania. Te sztuczne boiska, ze sztuczną nawierzchnią pomagają na pewno Akademii. Natomiast w kwestii rozbudowy tutaj obiektu, no to na pewno ta bliskość bloku, właśnie to, o czym mówiłem, że jest to tutaj wciśnięte. Zobaczcie, tutaj już są bloki mieszkalne. Na pewno tutaj trzeba to dobrze zaplanować. No i też na pewno sentyment gdzieś tam do tego miejsca mam. Lecimy, bo zaraz spotkanie się rozpoczyna. No, plac jest naprawdę niezły, chociaż tutaj widać delikatne takie przebłotnienia. No mamy wciąż końcówkę marca, więc nic dziwnego, że tutaj jest dość wilgotno. No, ale plac w porównaniu do tego, co było kiedyś, kiedy ja jeszcze w okręgówce grałem na tym boisku, no to zmienił się naprawdę nie do poznania. Taka anegdota, powiem szczerze, kiedyś wyszedłem tutaj do bramki, grając w okręgówce, na Wieczystą i kupa, psia kupa leżała na murawie. To nie jest wymyślone na potrzeby produkcji, tak było. A tutaj zobaczcie, nawodnienie, już za moment spotkanie się rozpoczyna. Sporo było tutaj do pokazania, tam oczywiście jest trybuna VIP, gdzie pan właściciel Wojciech Kwiecień obserwuje spotkanie ze swoimi znajomymi, czy też osobami zaproszonymi. No i zaraz zaczynamy. FSC, czyli dzisiejszym motorem Lublin. Starcie zakończyło się wygraną Świdniczan 3-2. O, trybuna już prawie pełna. Licząc klub ze Świdnika. No zewsząd są tutaj bloki. Zależy mi na tym, żebyście to zobaczyli, no bo w relacjach, skrótach meczowych tego po prostu nie widać. Tutaj jest sporo miejsca. Myślę, że ten stadion da się, nowy stadion wcisnąć i zorganizować to tak, by wszystko to było zgodne z jakąś po prostu jakąś sensowną zabudową. Gola zdobywa w zamieszaniu podbramkowym Michał Fidziukiewicz, tam jak
jakieś pretensje były do sędziego, do sędziego asystenta, do sędziego głównego, no ale nic z tych rzeczy. Tutaj arbiter uznał tą bramkę i po 20 minutach mamy 1-0 dla Wieczystej. Trudne zadanie dla Awi. Początek całkiem niezły, wyrównany. Były też takie fragmenty, gdzie przycisnęli goście, natomiast no... Trzeba to spotkanie wygrać, patrząc z perspektywy Awi, więc teraz trzeba się rzucić do odrabiania strat jak najszybciej, bo ten awans ucieka. No i myślę, że musi tutaj trener Mierzejewski na tyle pobudzić swoich zawodników, aby te straty postarali się odrobić z nawiązką. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Właśnie doping kibiców Awi, kibice Wieczyste jakby chyba nie wyspani, bo dopingu raczej nie ma, a jak jest, to taki sen. Niezła pogoda, ciepło, naprawdę przyjemnie, nawet słoneczko przygrzewa, no mogło być zdecydowanie gorzej. Minuty spotkania za nami, no i wciąż 1-0. Po golu Michała Fidziukiewicza prowadzi Wieczysta. No trochę jestem zawiedziony, powiem szczerze, grą zespołu ze Świdnika. Tak naprawdę oprócz jakichś pojedynczych wypadów, gdzie udaje się wywalczyć rzut rożny, no to nic tutaj się nie dzieje pod bramką drużyny gospodarzy, pod bramką Letkiewicza. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w drugiej połowie. Tutaj musi się zespół gości mocno zmobilizować. Wieczysta póki co bardzo mądrze, bardzo spokojnie kontroluje przebieg tego spotkania. Wynik bez zmian, Awia z mocnym postanowieniem naciśnięcia na bramkę Letkiewicza w drugiej połowie. Jestem tutaj właśnie za bramką Wieczystej. No i gra toczy się głównie na połowie gospodarzy, aczkolwiek takich klarownych, stuprocentowych szans dla drużyny ze Świdnika brakuje. Tutaj ostatnie 25 minut szans, muszą rzucić się do ataku pod opieką trenera Mierzejewskiego. Tutaj kolejne zmiany już przeprowadzane pod kątem jeszcze zwiększenia tej siły ognia. Również swoje korekty przeprowadza Sławomir Peszko, no ale nie ma tutaj wielkich emocji, powiem szczerze, zobaczymy, może w końcówce będzie tutaj się działo nieco więcej. No atmosfera na trybunach piknikowa, jak widzieliście przed chwilą, gry i zabawy, jedzonko, piwko, słoneczko, no myślę, że to jest taki klimat, też chciałem wam to trochę przybliżyć. Ostatnio wojarze po wielkich wydarzeniach, derby Łodzi, wielkie derby Śląska, no a tutaj troszeczkę bardziej kameralnie, troszeczkę bardziej przytulnie, ale myślę, że to jest takie miejsce na mapie piłkarskiego Krakowa, gdzie no każdy bez względu na sympatie, antypatie klubowe może przyjść, obejrzeć sobie mecz w spokoju, bez jakiejś wielkiej napinki, kulturalny doping, cisza, spokój, nic się nie dzieje. 73 minucie meczu. Zawodnik Awiś. Kali!
moja wynagrodzenia. Tylko że za dwa takie małe coś, że za sklepu. Zawodnik AWI Adrian Pawluchowski. Adrian, no przegrane spotkanie, chyba pogrzebane już te szanse na awans. No myślę, że będzie ciężko. Myślę, że to nie była kwestia tego jednego meczu akurat, tylko całej naszej początku rundy wiosennej tak naprawdę. Bo patrząc może z przebiegu meczu, ok, przegraliśmy 2-0, ale nie czuję, że byliśmy zespołem mocno gorszym. Myślę, że spokojnie mogliśmy tutaj powalczyć o remis, bo swoje sytuacje jakieś mieliśmy, więc na tle wieczystej na ich stadionie wypadliśmy całkiem nieźle. A myślę, że nasze, jeżeli chodzi o nazwiska, nasze składy, no nie są jakoś mocno porównywalne. Także szkoda myślę, że tych innych meczów. I dlatego po tym jednym meczu no nie możemy przekreślać, że to była kwestia, że z tym meczem przegraliśmy sobie walkę o awans, tylko początkiem tej rundy. No ale też wieczysta dzisiaj, umówmy się, nie pozwoliła wam na zbyt wiele. Po tym golu na 1-0 tak naprawdę miałem wrażenie, że cały czas starałem się to spotkanie zabijać i nie mieliście zbyt wielu takich klarownych szans na zdobycie gola wyrównującego. Tak to wyglądało. Szybko strzelona bramka, na pewno ustawiłem to spotkanie, a mają na tyle doświadczony zespół, że mogli sobie to spotkanie tak jak mówisz, kontrolować i tyle. Natomiast myślę, że obie drużyny nie stworzyły sobie jakichś wielkich sytuacji. No nie był to wielki mecz ogólnie. Nie było, byłem na lekarstwo. Tak. Więc dlatego mówię, że wydaje mi się, że był to mecz walki. Na pewno wieczysta grała z nami zupełnie inaczej niż w poprzednich meczach, tak jak analizowaliśmy. Więc tak jak mówię, no nie czujemy się gorsi na pewno z przebiegu tego spotkania. No przegraliśmy, uznaliśmy wyższość, ale tak jak mówię, nie tym meczem przegraliśmy sobie walkę. Dzięki Adrian i powodzenia w następnych meczach. Dzięki. Powodzonka. Ja mam pytanie, Maciej Szczęśliwski, Ligowiec. Panie trenerze, no nie da się ukryć, że 12 punktów to jest już naprawdę bardzo duża strata. Spadło z was troszeczkę już takie ciśnienie, bo to ciężko będzie odrobić tak wiele punktów. Oczywiście, no myślę, że nie ma co patrzeć. Już w wcześniejszych meczach też staraliśmy się nie patrzeć na przeciwnika, na limitę dla awansu, tylko patrzeć i brać najbliższy mecz. No, wiadomo, że jak będziemy patrzeć na siebie, to Wieczysta wszystko punktuje, a nam te punkty uciekają w pierwszych meczach. I myślę, że dalej też tak będzie wyglądać, że już nie patrzymy na tą przewagę, tylko dalej musimy się podnieść i w najbliższym meczu zagrać jak najlepiej i zapunktować. No, to jest nasza rola, właśnie te najbliższe dni wykorzystać i dalej walczyć, bo wierzę w tą drużynę, pokazali, że można grać w piłkę dobrze. Czasami takie sytuacje są. Nieraz już jestem 5 sezon w tym zespole, nieraz były problemy. Zawsze na końcu ten wynik był dobry. Oczywiście tutaj jest cel, jaki był postawiony, czyli awans, i do tego celu coraz nam dalej. Ale musimy brać to co najbliżej. Chyba kluczowa w tym spotkaniu była konsekwencja Wieczystej w defensywie, bo ja mam wrażenie, że po tym straconym golu chcieliście ruszyć do ataku, natomiast to doświadczenie przede wszystkim w linii defensywnej, wyłączając może Rytkiewicza, to naprawdę no nie jeden zespół chyba z pierwszej ligi, jak nie z ekstraklasy, nie pogardziłby taką defensywą, jaką dzisiaj miała Wieczysta, i to chyba był klucz. Zgodzi się pan, że to był klucz do wygrania tego spotkania? Tak. Ja się też przed chwilą rozmawiałem z asystentem, że Wieczysta się poprawiła w tej grze defensywnej i tutaj było nam ciężko sforsować tę linię obrony. Trzeba przyznać, że na dużo nam nie pozwolili. No, mają doświadczonych zawodników klasowych, którzy grali wyżej, także to jest oczywiste. Dziękuję. Dzięki. Ja się cieszę, bo powiedziałem, że Abie przed naszym meczem lekko była liczona, a teraz trzeba było zrobić ten
może nie nokaut, bo jeszcze jest 12 kolejek i wszyscy sobie zdajemy sprawę, że każdy może wiedzieć, to trzeba podejść, nikt się na mnie położy punktów nie odda, natomiast 12 punktów daje trochę komfortu. Uważam na to, że mamy 9 meczów wygranych, tak? Tak, musiał się stać, żebyśmy nagle przestali, nie wiem, grać w piłkę, tak? Mam na tyle dobrą drużynę, że tak jak teraz kogo nie zmienił przed Karol, przed Łysy, który strzelił bramkę, tak drugą kadrę, gdzie Sasza, Krasmier, Ante, Sławczew, Balgi, Ligi, ja wcześniej nie miałem w każdym na mecz, także na pewno muszę wybierać i cieszę się z tego, że wszyscy są zdrowi i oni wiedzą, że ja będę na nich stawiał i ja na nich będę mógł liczyć. Wieczysta wygrywa dzisiaj 2-0 z Awią Świdnik. Bardzo ważne spotkanie, kluczowe, które daje tak naprawdę pole position Wieczystej do tego, by awansować do drugiej ligi. Wyszedłem z budynku klubowego, z konferencji. Myślę, że nie ma też co tutaj za dużo wam pokazywać. Ten budynek nie jest wielki, on jest odrestaurowany. Tutaj pamiętam, jak to się wszystko rozsypywało ze starych czasów. Teraz no powiedzmy, że wygląda to bardziej schludnie, ale jest tam spore zamieszanie. Nie ma wiele miejsca, jest praktycznie tylko salka konferencyjna, szatnie. Na dole jest siłownia, co, że tak powiem, w dniu dzisiejszym jest pozamykane, także no nie za bardzo była opcja tam wejść, ale no okej, nie ma i tak tutaj zbyt wiele do pokazania, więc nie będę się tam zagłębiał. No i cóż, no tyle ode mnie. Myślę, że tym spotkaniem generalnie trochę jestem zawiedziony. Myślałem, że będzie to wymiana ciosów, myślałem, że będzie tutaj więcej przede wszystkim ze strony Awi w ofensywie pokazane, natomiast no Wieczysta strzeliła szybko gola, zabiła ten mecz. I tyle. Atmosfera, jak to na sobotę na godzinę 12 przystało, a więc piknik. Fajna atmosfera dla rodzin, dla dzieci, dla młodych ludzi, żeby tutaj przyjść pooglądać sobie piłkę na całkiem fajnym poziomie. A w przyszłym sezonie pewnie będzie to poziom drugoligowy. Jeśli chodzi o nowy stadion, no to tutaj przedstawiciele klubu odsyłają do zarządu infrastruktury sportowej. Tutaj piłeczka leży po ich stronie. No jak to w przypadku takich dużych inwestycji, potrzebny jest czas, aby te wszystkie kwestie przetargowe, ewentualnie projektów i tak dalej, to cała papierologia została zrealizowana, więc myślę, że przyjadę tutaj za, nie wiem, 2, 3, 4 lata i pewnie to będzie wyglądało zupełnie inaczej niż jest za moimi plecami. Póki co jest skromnie, jest schludnie, na tyle, na ile tutaj pan Kwiecień dołożył środków, żeby to wszystko odrestaurować i było naprawdę przyjemnie. Natomiast no myślę, że w przeciągu kilku lat zmieni się tutaj to naprawdę nie do poznania i będzie wyglądało to zupełnie inaczej. Wtedy na pewno ligowiec się tutaj pojawi i zobaczycie nowy stadion Wieczystej. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. A ja zmykam do domu. Pozdrawiam serdecznie. Maciek Krzyszewski, ligowiec. Cześć!